Jesteśmy na terenie Państwowego Muzeum Sztutchow w Sztutowie, dawnego byłego obozu koncentracyjnego Sztutchow. Jest to pierwszy obóz koncentracyjny, który powstał poza granicami Rzeszy Hitlerowskiej. Rozpoczął swoją niechlubną działalność 2 września 1939 roku, zakończył 9 maja 1945 roku. Głównie zakładano ten obóz w celu wyniszczenia ludności polskiej z terenu Pomorza Gdańskiego. Z czasem stał się obozem ogólnopolskim, ba obozem europejskim i na jego terenie przebywali obywatele z 23 krajów państw europejskich. Od tej bramy zaczyna się teren obozu starego, ciągnący się do krematorium komory gazowej. Ale napływa bez przerwy coraz większa ilość więźniów. Więc zaczyna się chaotyczna rozbudowa. Powstaje obóz nowy, dalej obóz żydowski. To są tylko to, co pozostało. Nowa kuchnia obozowa. Też budowana jak komendantura z wielkim rozmachem, bo planowali ten obóz znacznie, znacznie rozbudować. No i te potężne hale. Hale niemieckich zakładów zbrojeniowych, gdzie więźniowie zajmowali się remontem, jak i wyrobem elementów do łodzi podwodnych, elementów do samolotów, Focke-Wulf to samoloty, prawda? Remontowali też rowery, bo każda armia w tym czasie, oprócz koni, do dyspozycji miała i rowery. A gdzieś to trzeba było remontować. A więc doskonałym miejscem do remontu był właśnie obóz. Muzeum to jest pewna suma działań. To nie jest tylko udostępnianie tejże przestrzeni dla odwiedzających. To jest praca archiwistów, to jest praca osób, które się opiekują nad zbiorami, to są osoby, to jest praca edukatorów, osób, które przygotowują i dbają o wystawy, dbają o stan techniczny, konserwację tego wszystkiego, co tutaj mamy. Co do tego, ile osób przyjeżdża? Frekwencja w czasie, w tym, którym ja pracuję w Muzeum Sztutchow, czyli niespełna 4 ostatnich lat, waha się między 80 kilka tysięcy, 80 kilka to tak powyżej 85, a 110 tysięcy. I w takiej miejscowości jak Sztutowo jest ściśle uzależniona od ruchu turystycznego. Odwiedzają nas osoby, które jakąś już motywację własną mają. Nie ma obligatoryjności uczestniczenia w czymkolwiek, co my jako muzeum oferujemy. Dlatego tę motywację trzeba wzmacniać, a nie osłabiać. Wydaje mi się, że najważniejszym elementem naszej działalności jest edukacja. Przede wszystkim zajęcia, spotkania z młodzieżą, spotkania świadków, co organizujemy. Stoimy teraz przed dużym wyzwaniem w perspektywie kilku lat, ponieważ fizycznie zabraknie nam generacji świadków. Nie będzie ludzi, z którymi będzie można się spotkać na żywo, spojrzeć im w oczy, spojrzeć im w twarz. I to jest rzeczywiście dużym wyzwaniem. Podejmując ten temat, podjęliśmy akcję zbierania relacji byłych więźniów, do których jeszcze można dzisiaj dotrzeć. Te relacje nagrywamy w ramach projektu Ostatni Świadkowie. Powstał z tego film. Te relacje będą podstawą do naszych warsztatów, do naszych reportaży, do zadań związanych z historią, ale przede wszystkim myślimy o teraźniejszości, o wychowaniu młodych ludzi w kierunku patriotyzmu i pamięci o tych, którzy kiedyś tutaj byli i poświęcili w większości swoje życie za to, żebyśmy dzisiaj mogli żyć w wolnym kraju.